mamy godzinę 21, właśnie przyjechaliśmy do apartamentu, tutaj możecie zobaczyć walizki. No i co, jestem mega zmęczona, jem swój ostatni posiłek. Mamy tutaj posiłek, który bardzo dobrze znacie. Mamy tutaj twaróg, maliny i śmietankę 30, także klasyczny posiłek Team Karcz. Ja te maliny sobie wcześniej zamrożone dałam i przez podróż one się odmrażały, także mają idealną konsystencję. Mamy godzinę 6:35, robię właśnie posiłki na cały dzień, tutaj Arek też robi, pokażę wam mniej więcej co się tu znajduje. Tutaj jest już obliczona, odłożona sól, podsmażam teraz indyka z cukinią, trzeba sobie radzić, ta patelnia to jest jakiś dramat, a nie mam żadnego tłuszczu. Tutaj są warzywa, klasycznie ziemniak, marchew, korzeń pietruszki, Arek ma to samo. Tutaj mam jajka w formie tłuszczy do posiłku i białka też, białko też troszeczkę podbija, jak wiemy, dwa jajka do jednego posiłku. Co jeszcze? Będę miała jeszcze zupkę do pierwszego posiłku, dyniową. I będę robić jeszcze fasolkę szparagową. Także przygotowania trwają, mega fajne i łatwe jest to, jak ma się tylko trzy posiłki. Jeden jem w domu, drugi na wynos, trzeci jem w domu. Także nie muszę ze sobą nosić masy pojemników, wystarczy tylko jeden taki duży i z głowy. Robimy posiłki, idziemy pod prysznic, ogarniamy się i mamy o 10:45 samolot. Jesteśmy właśnie w drodze na lotnisko. O 10:45 mamy wylot do Alicante. W piątek są weryfikacje. Rano było trochę mało czasu, bo wstaliśmy o 6, a już tak koło 8 musieliśmy się zbierać z apartamentu, żeby zdążyć. Na lotnisku trzeba być godzinę wcześniej. Musimy się odprawić. No i co? Myślę, że widzimy się już na miejscu tam. Dzisiaj będziemy się zapatrowywać. Troszeczkę pewnie pozwiedzamy, zrobimy trening. Wszystko wam nagramy. Właśnie doleceliśmy do Alicante, idziemy teraz do naszego apartamentu się zalokować. Okazało się, że starty nie są w niedzielę, są w sobotę, także jestem zaskoczona, nie wiem w ogóle jak ja to sprawdzałam, ale faktycznie jest sobota napisane. No nic, z jednej strony fajnie, bo jeden dzień dłużej wolnego w Alicante. Myśleliśmy, że będziemy mieć tylko cały poniedziałek na tutaj zwiedzanie i jedzenie. Okazało się, że niedziela też będzie wolna, także... Patrzcie, knajpa Häagen-Dazs, czyli coś, co chciałam spróbować po zawodach, te lody, super sprawa. Dokładnie znajdujemy się w miejscowości Benidorm w Alicante. Powiem wam, że jak szukałam tutaj apartamentu, to nie zdawałam sobie sprawy, że jest to aż tak duże wszystko. Jeszcze mało tutaj mogę wam powiedzieć, bo pierwszy raz tu jestem. Jakieś spostrzeżenia, ogólnie odczucia. Myślę, że taką opinią podzielę się już po wyjeździe. Na razie będziemy zwiedzać, próbować i
No i czekać na ten start. Sobota, fajnie. Już się nie mogę doczekać. Nareszcie dotarliśmy. Tak wygląda nasz apartament. Czas się rozpakować i dzisiaj przedostatni trening. Trochę było komplikacji, straszne. Tutaj są numeracje tych apartamentów, naprawdę młyn był. Ale to mi się w ogóle nie podoba. To tak, wiesz, to co to ma znaczy? To delikatnie. Hop, dziękuję i jest wzrost. Ale poszedł, no, ruszył się tu, poszedł, fajnie wygląda. Tylko, że ten tył, ja myślałam, jest taki... Wiesz, co mi chodzi? Myślę, że od siarba zależy. No tak, no, za nic, nie, no nie od siarba, bo musielibyśmy zejść jeszcze niżej stroną puszczową. Tak? Czyli więcej góry zrobić. Dowalić, bo teraz nie... Tak, chodzi. Żeby góra nie była zasłona, no bo w zeszłym roku... Zeszliśmy tak samo w kamień puszczowo, ale miałeś dużo mniej masy mięśniowej u góry i byłaś za bardzo taka, no, sucha po prostu. Teraz zeszliśmy do tej samej, tego samego procentu w kamień puszczowej, ale masz dużo więcej masy mięśniowej, więc jesteś bardziej pełna. To dużo lepiej wygląda. No niżej już nie powinniśmy schodzić po prostu w bikini, tak uważam. No i też sugerujemy się tym, co mówią dużo lepsi specjaliści. Czyli tam McDonald's w swojej książce. Ja mam, czytałam. I też tam bikini było, tak samo, jak są Tak. The Women's Book i Norton w swoim e-book na temat właśnie przygotowań do zawodów sylwetkowych też wychodzą z założenia, że już ten 11% banku tłuszczowy to już jest takie minimum, jeśli chodzi o bikini. No? Aha, jak nie wiemy, gdzie idziemy? Nie wiemy, gdzie my idziemy. Jesteśmy właśnie na zakupach szybkich przed treningiem, ale dzisiaj jeszcze dosyć jałowo. Bierzemy klasycznie jajka, marchewkę, ziemniaczki, paprykę ja wzięłam, cukinię, brokuła. Spójrzcie, tu jest mega fajnie, bo spotkaliśmy po drodze taki dosyć dobrze wyposażony market. Zastanawiam się, co będę ładować przed startem. Co będziemy jeść przed startem? Ło, bataty, owsiankę z masłem orzechowym. Bataty i owsiankę z masłem orzechowym. Też tak myślę, że bataty i owsiankę z masłem orzechowym. Spójrzcie w ogóle, jaki tu jest duży wybór. Macie na przykład gotowe, chociaż takie gotowe makarony też u nas są. Ale szukam, przejdźmy na dział słodki. O, ja uwielbiam takie rzeczy, jakieś figi kandyzowane, takie orzechy, mieszanki. Na to będę miała mega ochotę po zawodach. Na coś takiego. Czy taki bloczek. Mega. Pycha.
coś w tym stylu właśnie, takie naturalne owoce z jakimś właśnie masłem orzechowym, z jakimiś dodatkami. Idę znaleźć jakieś mięsko na jutro, jeszcze dwa dni tak dosyć jałowo, a potem przed startem troszeczkę podbijamy tych kalorii, zmieniamy szczególnie proporcje, mniej białka, więcej węglowodanów. Wróciliśmy właśnie z zakupów, mamy dwie całe siaty. Zrobiliśmy zakupy na dzisiejszy wieczór, kolację i na jutrzejszy cały dzień. W sobotę jadłospis troszeczkę będzie się różnił, już nie mogę się go doczekać, ale to na bieżąco będziemy Wam nagrywać. Takie podstawowe produkty, troszeczkę rzeczy innych, lecimy, rozpakowujemy. Na pierwszy ogień mamy taką Fantę Zero o smaku pomarańczy? Pomarańczy, tak. Klasyczna Pepsi Max, ja lubię tą najzwyklejszą Pepsi. Marchewka, niestety w ogóle w całym sklepie nie było owoców mrożonych, więc ja uwielbiam owoce mrożone z twarogiem, ale wzięłam sobie truskawki. Zobaczymy, jak będą smakować, mam nadzieję, że jak najmniej wodniście. Nie było żadnego innego mięsa, więc po prostu wzięliśmy sprawdzonego fileta z kurczaka. Wolę nie kombinować. Chciałam wziąć rybę, ale wolę nie kombinować. Wiem, kurczaka teraz to już indyka w sumie, to coś zbliżonego. Dwie Fanty też zero, ale tu już o smaku cytrynowym. Z takimi się nie spotkałam w polskich sklepach. Widziałam kiedyś chyba w Piotr i Paweł, czy coś w tym stylu. Z Fantą tą się spotkałam, w sumie też w Piotr i Paweł. Takich Fant nie ma u nas w Polsce. Także fajna odskocznia, jakiś inny smak. Monster czerwony. Często można w Żabkach spotkać u nas. Jajka do śniadania. Zaraziłam chyba trochę chłopaków jajkami, co? Do śniadania przed posiłkami. Dużo osób zaraziłam tymi jajkami, jak codziennie spamuję i mówię, że strasznie zapychają, to każdy tylko na tych potrawach tylko to jajko dodaje, ja mam na kaszę w tym jajku. Ale się cieszę, że takie tipy się sprawdzają. Ziemniaczki, kazałam Artowi wziąć te sałatkowe, znaczy to są sałatkowe. Ogólnie to zawsze jemy w Polsce ziemniaki sałatkowe, a nie nienawidzimy tych mącznych, bo po prostu są no, średnie, zamulają takie, o. Zobaczymy czy się spisze i czy mam dobre oko, czy to będą sałatkowe, czy mączne. Niby taka mała różnica, a jak dba się o tą smakowitość posiłków i je tak dosyć monotonnie, bo to pomaga jednak bynajmniej nam w trzymaniu się swoich założeń dietetycznych, jak troszeczkę to jedzenie jest powiedzmy schematyczne, no to zwraca człowiek uwagę na takie rzeczy. Oliwa, paprykę rano do mojego kurczaka razem z cukinią podsmażam. Ogólnie bardzo ładne były warzywa w tym sklepie, aż się zdziwiłam. Brokuł. Marcin, który brokuł? Na pół. Mamy zjeść brokuła. Nie chcieliśmy brać całego brokuł. Na jutro. Rękawiczki do mycia. Waniliowe. Kolejny kurczak. Wow, a co to? To jest indyk? Indyk. Ryż? Twój ryż? A powiem Ci, że ja chyba ryżu nie jadłam przez całą redukcję. Od stycznia nie jadłam ryżu. Rozumiesz? Od stycznia nie jadłam ryżu. W ogóle mnie nie ciągnęło do ryżu. A ostatnio jak oglądam sobie stare vlogi moje, to mam taką ochotę na ryż z odżywką białkową, słony karmel i z bananem. I z masłem orzechowym. Mam taką ochotę. Chyba ten ryż zjem na ładowanie. Kolejna mega fajna rzecz, którą spotkałam w Polsce tylko w sklepie Guilt Free, 7 Up Zero. I tu jest smak, jaki to jest smak, Marcin? Nie mam pojęcia. To ja też nie mam pojęcia. Jaki to może być smak, kochanie? Jakaś limonka z cytryną? Coś takiego bym powiedziała. Tego Monstera też już widziałam. Ogólnie Monstery bardzo powszechne w Polsce są. Nie widziałam tylko takiego różowo-czarnego zero. Smakował jak guma balonowa. Nie, czarnego widziałam zero, ale go wycofali już z Polski, a był bardzo dobry.
kawka jakaś, nie wiem co ten czerwik tu wymyślił. Twarogi w ogóle, jedyne twarogi, które były w sklepie. 15% mniej tłuszczu, 4 gramy na 100 gramów, 4 gramy tłuszczu na 100 gramów. Nie wiem ile ma twaróg chudy, naprawdę, wbijam wszystko, już jem ten twaróg codziennie. Muszę sobie zobaczyć, porównać. Chyba ma ten twaróg troszeczkę więcej tłuszczu, no nic. Śmiesznie wygląda. Tak, nasz ten taki, z czego? Z pilosa w Lidlu, są też takie właśnie okrągłe. Co my tu jeszcze mamy? Buraczki gotowe. Sól. W końcu to jest ta dobra sól? To jest ta kamienna? Wiesz, to nie wiem. Nie. Wiem pierwszą lepszą. Aha, okej. Okay. I woda. Za mało wody wzięliśmy. Ja tą butelkę wypiję dzisiaj. Może jutro. No. Także no to by było na tyle. Tak wygląda mój ostatni posiłek w ciągu dnia. Mamy godzinę 21:29. Naprawdę dzisiaj mi tak szybko minął dzień, nie wiem kiedy. Tutaj mamy dwa jajka na półmiękko, moje ulubione. Pod spodem jest twaróg, tu jest chyba łącznie pół kilo truskawek. Tak to wygląda. Także biorę się za jedzenie, jestem mega zmęczona. Dzisiaj tak naprawdę jeszcze nie było czasu, kiedy się rozpakować, tak odpocząć. Jutro szykuje się kolejny intensywny dzień weryfikacji i myślę, że już w następnym vlogu tam się zobaczymy.